Otwarty klub Cieszyn rozkręca się w nowej siedzibie. Klimatyczne podziemia Starówki przyciągają sympatyków czwartkowych spotkań z karaoke w roli głównej. Otwarty klub od jakiegoś czasu ma nową siedzibę i jak się sprawdza? No już 3 miesiące, jesteśmy w nowym miejscu, super się sprawdziło, ludzie przyzwyczaili się do nowego miejsca, także czwartki już tutaj nowe miejsce pęka w szwach. Klub jest przede wszystkim klubem muzycznym, po to powstał. Miejsca mamy tyle, ile mamy, staramy się jak możemy, dostaliśmy scenę, jak widać na tej scenie też przybywa coraz więcej rzeczy. Są instrumenty, jest nagłośnienie, jest światło, także z tygodnia na tydzień praktycznie coś nam cały czas tutaj przybywa, żeby ten klub stał się profesjonalnym, zawodowym. Otwarty klub nie zamyka się tylko na czwartki. Nowa propozycja to środy z muzyką na żywo. Norman Power zaprasza do współpracy muzyków. Środy z muzyką na żywo. Przede wszystkim to już nie będziemy śpiewać do podkładów muzycznych. Będzie muzyka na żywo, dlatego przybywa coraz więcej instrumentów. Jam session na początek. No tutaj mam nadzieję, że, bo mamy ogromną ilość wokalistów, wspaniałych wokalistów. Mamy płytę już, którą nagraliśmy, też o tym wspominaliście. 15 utworów, każdy inny wokalista, są to utwory nie covery, tylko są to utwory autorskie, ale szukamy przede wszystkim teraz muzyków, instrumentalistów, perkusistów, gitarzystów, żebyśmy mogli już wspólnie tworzyć tę muzykę, a nie gdzieś tam szukać tych kawałków, wyszukiwać muzyków, którzy będą dla nas te piosenki robić, aranżacje i tak dalej. Wspaniale byłoby mieć zespół, tak? Szczególnie, że pokazaliśmy się w świecie, wokaliści naprawdę super, jest energia, jest dużo talentu w tych wokalistach, jest chęć grania, pokazywania się, zagraliśmy już wiele koncertów, między innymi jako support przed oddziałem zamkniętym, graliśmy na Dniach Noszaka, potrzeba nam muzyków, także ludzie jak gracie na czymkolwiek, przyjdźcie do nas, jest fajna atmosfera, jeżeli masz opanowany instrument, nie szukaj. Szukamy całkiem amatorów, bądźmy tutaj też szczerzy, nie początkujących. Trzeba mieć już opanowany instrument. Jakikolwiek, resztę zrobimy wspólnie, bo po to powstało to miejsce, żeby ludzie mogli wyjść z tego undergroundu, przejść z amatorstwa na zawodostwo. Jesteśmy tu po to, żeby w tym ludziom pomóc, także zapraszamy gorąco. Wszystkie środy, jam session, jak nie jam session, to koncerty. No jeżeli znajdą się muzycy, na pewno też razem coś wymyślimy więcej. Są wokaliści, no to faktycznie to jest już taka dobra podstawa do stworzenia tego zespołu i do pokazania się tutaj, do zagrania przede wszystkim. Do zagrania i nie tylko tutaj, tak jak mówię, jest potrzeba dobrej muzyki wszędzie. Z wokalistami tak naprawdę jest największy problem zawsze, bo jak opanujemy instrument, wystarczy dużo kasy, żeby dobry instrument kupić. Gardła nie da się przerobić, a do tego jest potrzebny też talent, charyzma i tak dalej. Nasi wokaliści to mają. Potrzebujemy teraz instrumentalistów, którzy nam w tym pomogą, dlatego tak jak mówię, coraz więcej tego sprzętu tutaj się pojawia. Jeżeli też nie masz swojego instrumentu, nie ma problemu. Jeżeli masz tylko chęć grać, przyjdź, niedługo jeszcze pianino tutaj wstawimy, trzeba znaleźć tylko miejsce. Będziemy tego miejsca szukać. Jeżeli nie, tutaj mamy jeszcze możliwość w tej piwnicy Starówkowej, bo to jest tylko jedna część. Tam jest dalsza część. Jeżeli będzie to działać, właściciele powiedzieli, że są w stanie nam tam jeszcze i zainwestować, żeby to jakoś fajnie działało. Może i w lepszy sprzęt, także cały czas do przodu. Zapraszamy muzyków, którzy chcieliby rozpocząć swoją karierę muzyczną, zawodową, bo my uważamy, że to muzykom powinno się płacić za granie, a nie muzyk za to, że gra powinien płacić. Dlatego u nas wszystkie wstępy na takie imprezy jak jam session są darmowe, również używanie tych instrumentów. Przyjdźcie, pokażcie, że jesteście dobrze, a to wy będziecie mieli za to pieniądze, że gracie. Pierwszy większy koncert w otwartym klubie Cieszyn w nowym miejscu już jutro, 9 marca. Koncert zespołu Ornet z Krakowa, basista, oddziału między innymi zamkniętego, współpracował z wieloma gwiazdami, ale możecie go znać między innymi z oddziału zamkniętego, głównie przede wszystkim przyjedzie ze swoim solowym projektem z super muzykami z Krakowa, także w afterparty Dnia Kobiet 9 marca, akustycznie, romantycznie. Bilety do nabycia albo na barze w Starówce, albo zaraz przed koncertem, jeżeli jakieś zostaną, bo jak widać miejsca nie jest dużo, także nasze koncerty są tutaj takie, powiedzmy, kameralne, zdecydowanie. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego OX.pl Marta Szymik-Telesz.